Łącznie każdego roku w Polsce odnotowuje się około 600 zachorowań na białaczkę. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczep szpiku. Chorym z pomocą od 25 lat przychodzi międzynarodowa organizacja DKMS, działająca także w Polsce. Fundacja DKMS w Polsce powstała w 2008 roku, rejestrujemy od 2009. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, było 40 tysięcy zarejestrowanych osób. Obecnie jest to już ponad milion we wszystkich ośrodkach dawców szpiku, więc widać ten niesamowity progres już. W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że choruje na białaczkę. Na świecie jest to co 35 sekund. Bardzo duża część tych osób potrzebuje przeszczepienia. No i właśnie dla takich osób działa fundacja. Rejestrujemy wszystkie osoby, które są świadome swojej decyzji, które mieszczą się w przedziale między 18 a 55 lat, które ważą co najmniej 50 kg i nie mają znacznej nadwagi i które są ogólnie zdrowe. Najważniejsze jest to, żeby rejestrując się podjąć świadomą decyzję, dlatego że w momencie, w którym będzie konkretna osoba, której możemy uratować życie, ta osoba otrzyma nadzieję. I w momencie, w którym się wycofamy, ta nadzieja zostanie po prostu w jakiś sposób zabrana. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mocno przemyśleć tę decyzję, która jest decyzją poważną, i dopiero wtedy się zarejestrować. Fundacja każdego dnia służy osobom chorym na białaczkę, ale także walczy z niewiedzą i stereotypami dotyczącymi oddawania szpiku. Fundacja po pierwsze zajmuje się edukacją i promocją idei dawstwa szpiku, rejestracją potencjalnych dawców szpiku, a następnie w momencie, w którym zostanie już wytypowana osoba do zostania dawcą, koordynuje cały proces oddawania tego szpiku czy komórek macierzystych. Są dwie metody pobrania. W żadnym wypadku nie pobiera się szpiku z kręgosłupa, więc nie jest to ten mit o tym, że pobranie szpiku wiąże się z paraliżem, jest absolutnie błędny. Pierwsza z tych metod jest stosowana w około 80% przypadków, to jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Wygląda to w ten sposób, że 4 dni przed zabiegiem przyjmuje się czynnik wzrostu. On powoduje, że komórki macierzyste się nadprodukowują i wydostają się ze szpiku do krwiobiegu. W dniu zabiegu są podłączane 2 dojścia dożylne, jedno zgięcie łokciowe i w drugie. Z jednej strony jest pobierana krew, następnie komórki macierzyste są odseparowywane w specjalnym separatorze i krew wraca z drugiej strony. Całość trwa około 3-4 godzin, pobiera się około 300 ml materiału do przeszczepienia. Druga metoda to jest pobranie z talerza kości biodrowej, czyli absolutnie nie z kręgosłupa. Jest to zabieg, który wymaga hospitalizacji, w związku z czym jest się przyjmowanym jednego dnia do szpitala. Kolejnego dnia jest zabieg, który polega na tym, że 2 lekarzy jednocześnie po wprowadzeniu znieczulenia ogólne wkłuwa się igłami w takie dołeczki na plecach, w talerz kości biodrowej i pobiera około 5% szpiku. Całość trwa godzinę, po następnego dnia człowiek jest już wypisywany ze szpitala. Ci, którzy to przechodzili, mówią, że to boli mniej więcej tak, jak uderzyć się o kant stołu. Szpik regeneruje się w ciągu 2 tygodni. Tak naprawdę wiąże się to z chwilowym zmęczeniem, jak po prostu po zabiegu tak naprawdę. Ideę fundacji wspierają tysiące osób, które pomagają rejestrować potencjalnych dawców i rozpowszechniają ideę dawstwa szpiku. Swoją cegiełkę po raz kolejny postanowili dołożyć Zabrzanie. Tak powstał pomysł zorganizowania akcji Ratujmy Życie. Samo przygotowanie akcji troszeczkę trwało, w zasadzie od początku roku spotykaliśmy się po to, żeby można było taką akcję przeprowadzić. Myślę, że jest to taka największa akcja w mieście, ponieważ w 18 dzielnicach, czyli wszystkich dzielnicach miasta, zorganizowano punkty, w których można było zarejestrować się jako potencjalny dawca, ale także przede wszystkim ten aspekt edukacyjny, gdzie mieszkańcy otrzymywali informacje, o co w tym wszystkim chodzi. W Zabrzu wiele się dzieje, jeśli chodzi o zdrowie. Tutaj właśnie w Urzędzie Miasta działa Zespół do Spraw Promocji Zdrowia. To są ludzie z różnych instytucji działających w mieście w zakresie zdrowia i tutaj podejmujemy też takie decyzje, co warto zrobić w zakresie zdrowia, co możemy zrobić i kogo możemy do tego zaprosić. W ciągu
ostatnich lat coraz więcej osób zaczyna chorować na białaczkę i tak naprawdę jest coraz więcej osób potrzebujących. Stąd właśnie takie pomysły, żeby tworzyć takie akcje. Dzięki tym wszystkim osobom, wolontariuszom czy koordynatorom z dzielnic udało się to stworzyć teraz we wszystkich 18 dzielnicach miasta Zabrze. Górnik Zabrze się włączył podczas meczu. Ponad 5 tysięcy ulotek poszło do biletu. Najważniejsze jest to, że udało się to wszystko zorganizować i dzięki temu możemy dzisiaj po prostu cieszyć się, że ta akcja taka największa w Polsce doszła do skutku. Mam nadzieję, że inne miasta też pójdą w ten ślad, a dzięki temu zyskają osoby chore na nowotwór. To już jest drugi raz, kiedy na naszym osiedlu jest taka akcja. To chyba wynika po prostu z jakiegoś takiego wewnętrznego przekonania, że można komuś uratować życie. I wśród naszych wolontariuszy, którzy nam pomagają przy tych punktach, to jest taka główna przesłanka. Część mieszkańców jest bardzo chętnych, część tylko przychodzi po informacje, chce się dowiedzieć trochę więcej, a później rejestruje się przez internet, także to zawsze jest jakaś też akcja informacyjna. Informacja i edukacja. To jest to, co powinniśmy jakoś krzewić wśród mieszkańców i starać się coraz bardziej rozszerzać i jakoś docierać z tą informacją do też być może nawet potencjalnych może biorców. Być może będzie tak, że nie wiadomo, co nas czeka w przyszłości. Może my też będziemy potrzebować. Jest naprawdę cała baza informacji. Mówimy wszystko na bieżąco, na czym to polega, co robimy, co potrzebujemy. Także naprawdę udzielamy wszelkich informacji. Taka akcja jest potrzebna, bo jakby pomaga uświadomić to, że zostanie dawcą, potencjalnym dawcą szpiku kostnego, to nie jest nic strasznego. To jest po prostu zarejestrowanie się i być może uratowanie komuś życia. Każdy świadomy człowiek tego, że ma taką moc, żeby komuś dać życie, przedłużyć to życie, nie zastanawiałby się nawet minuty nad tym. Podczas zabrzeńskiej akcji do bazy dawców zarejestrowało się 371 osób. Zawsze była ta chęć zapisania się, może nie miałam okazji, może jakoś nigdy nie trafiłam wcześniej bezpośrednio na taką akcję, ale myślę, że każdy z nas chciałby dostać ten szpik w momencie, kiedy byśmy zachorowali, więc to jest takie naturalne, że każdy chce też pomóc takiej osobie, która potrzebuje tego. Skoro możemy komuś pomóc, a nic to nas nie kosztuje, no to nie widzę żadnych przeciwwskazań. Wierzę w to, że jak ja zrobię coś dobrego, to i mnie coś dobrego spotka. Profesor Tomasz Szczepański, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wie, jak cenna jest praca fundacji i jak ważne są to decyzje. To właśnie dzięki nim wielu pacjentów już wróciło do zdrowia. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważna decyzja, jako że są choroby, które nie mają innej, skuteczniejszej metody leczenia od przeszczepienia szpiku kostnego. W tej chwili bardzo rzadko tym dawcą może być ktoś z rodziny. Większość rodzin w tej chwili ma jedno, dwoje dzieci, a rodzeństwo jest tym najlepszym potencjalnym dawcą. W związku z tym myślę, że ponad 90% jesteśmy skazani na to, żeby szukać dawców niespokrewnionych. To jest dla niektórych pacjentów jest to jedyna szansa na wygranie z chorobą, na pełne wyleczenie. Poza tym też jednak jako społeczeństwo, jako populacja różnimy się genami zgodności tkankowej, w związku z tym ważne jest, żeby jak najwięcej różnorodnych kombinacji było w tej bazie danych, żeby dla każdego potencjalnego potrzebującego znalazł się ten tak zwany bliźniak genetyczny. Są pacjenci, u których jak rozpoczynamy poszukiwanie dawcy, otrzymujemy informacje z bazy danych, że mamy dla takiego pacjenta potencjalnych kilkudziesięciu dawców. Ale są pacjenci, dla których w ogóle nie ma dawcy zgodnego. Są dawcy, powiedzmy, z niezgodnościami, ale ryzyko przeszczepu takiego jest znacznie wyższe. W związku z tym na pewno różnorodność tej bazy dawców szpiku jeszcze jest zbyt mała i dla niektórych pacjentów, choćbyśmy chcieli, takiego dawcy nie jesteśmy w stanie znaleźć.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się także znaleźć bliźniaka dla Błażeja, który zmaga się z ostrą białaczką szpikową. W czerwcu zachorował, zabolało go gardełko. Nietypowa angina. Brał ten antybiotyk, ale temperatura się utrzymywała co 6 godzin. Spadała po środkach przeciwgorączkowych. Więc pojechaliśmy zrobić badania do laboratorium. Okazało się, że to jest ostra białaczka szpikowa. Teraz czekamy na wiadomość. Błażejek ma już swojego bliźniaka. No i czekamy na wiadomość z Wrocławia, kiedy nas poproszą, żeby dokonać tego przeszczepu. Bo to jest jedyny ratunek właśnie, przeszczep. Jak było po badaniu krwi, okazało się, że Błażejek ma 25 dawców. No to byliśmy w niebo wzięci, bo uważamy, że to jest bardzo dużo tych dawców. A jednak jak tutaj niektóre dzieci też czekają na przeszczepy, no to mają trochę więcej, ale my jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zgłosił się ten bliźniak i właśnie to jest to, że trzeba jednak promować oddawanie szpiku, bo to jest ratunek. Tak jak narządy mamy do przeszczepu, też prosimy, ale tutaj też. Bo to nie boli, wypełnia się tylko ankietę i wymaz. To jest naprawdę ratunek dla ludzi chorych. Błażejek też tak myśli, że będzie dobrze. No musi być dobrze. Później wraca się do normalności. Zresztą to widzimy w telewizji po przeszczepach, jak te dzieci się zachowują, grają w piłkę, chodzą, normalnie pracują, chodzą na studia i wracają do zdrowia. No bo po to się to robi, żeby wrócić do zdrowia. Rejestracja do bazy dawców nic nie kosztuje i nie jest czasochłonna. Jednak decyzję trzeba podjąć świadomie i odpowiedzialnie, bo wpływa na czyjeś życie. Najważniejsze jest tutaj podejście takie chłodne i świadome, że decydując się na zostanie dawcą, ja wyrażam swoją gotowość, ale z drugiej strony jestem świadomy, że jeżeli przyjdzie ten sygnał, że ja muszę być przekonany, że ta decyzja zostanie podtrzymana. Wiadomo, że pewności nie ma. To jest zawsze tak, że jeżeli będziemy dużo o tym myśleć, to najpewniej nie będzie wezwania, a w momencie jak o tym zapomnimy, nagle będzie sytuacja, że jest osoba potrzebująca i potrzebujemy umówić pobranie szpiku. I problem polega na tym, żeby w tym momencie potrafić tak po pierwsze podtrzymać tą zgodę i ograniczyć swoje życiowe aktywności, żeby znaleźć ten czas, żeby w odpowiednim momencie ten właśnie przeszczep został odpowiednio pobrany i zabezpieczony. Można komuś uratować życie, bezpośrednio konkretnej osobie uratować życie. Natomiast to, czego nie możemy robić, to dawać fałszywej nadziei. Jeśli się boimy, jeśli jest w nas jakaś wątpliwość, nie rejestrujmy się. Dlatego, że w tym momencie nie ma konkretnego pacjenta, dla którego moglibyśmy ten szpik oddać. W momencie, w którym on się pojawia, im bliżej samego procesu pobrania, tym jest to bardziej szkodliwe dla pacjenta. Tuż przed samym zabiegiem pacjent jest przygotowywany do samego przeszczepienia, jego układ odpornościowy jest wyniszczany, w związku z czym jeśli w tym momencie się wycofamy, w tym momencie jest to bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta. Dlatego bardzo ważne, żeby przemyśleć tę decyzję. Aktualnie w polskiej bazie danych Fundacji DKMS jest zarejestrowanych blisko 1 000 000 potencjalnych dawców. Takiej rejestracji można także dokonać poprzez internet, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie Fundacji DKMS. W Polsce co godzinę ktoś słyszy diagnozę białaczka. Rejestrując się, możemy uratować czyjeś życie. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby zarejestrować się i być gotowym, aby pomóc drugiej osobie. Dla chorych na nowotwory krwi przeszczepienie szpiku jest często jedyną szansą, ale co 5 pacjent może nie znaleźć dawcy. Ja też chorowałem, ale na szczęście znalazłem dawcę. Dzięki temu żyję, gram w piłkę i jestem z mamą. A ja, zostając dawcą szpiku, podarowałam życie. Jestem dumna z mojej córki. Ty też uratuj życie. Zamów pakiet na dkms.pl i zostań dawcą szpiku. Pomożesz, bo możesz. Masz to w genach.